Cześć, witajcie na kanale Remo Testuje, nazywam się Rafał. W dzisiejszym filmie ciąg dalszy termoizolacji stropu. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zapraszam do subskrypcji, daj sobie dzwoneczek, będziesz miał powiadomienia o wszystkich filmach moich. Jeżeli chcesz zobaczyć, co się działo w tym domu od początku, zapraszam Cię do playlisty Dom 135 lat. Tam możesz zobaczyć krok po kroku, jak tutaj prace przebywają. Dzisiaj kolejny film związany z izolacją stropu, czyli mamy wykonaną baroizolację, mamy wykonane rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka, mamy paroizolację obwodowo uszczelnioną. Dzisiaj rozwijamy wełnę. Wełna jest to Ursa Silver 39. Tutaj jest 2 razy po 150 mm, czyli można powiedzieć, że będzie tego grubo i będzie tutaj naprawdę cieplej. Pogoda też już jest lepsza, także można tutaj pracować dość śmiało. Taki tip mój, żeby przeciąć wełnę, nie uszkadzając paroizolacji, potrzebujecie kawałek deski. W moim przypadku jest to taki. On jest dłuższy trochę niż rolka. W tym miejscu, gdzie będę potrzebował obciąć, rozwijam, zaznaczam na wełnie. Nożem tnę po desce. Paroizolacja jest nieprzecięta, wełna obcięta. Jak to zrobić sprawnie? Czyli ta wełna jest na tyle fajna, że po prostu jak przyłożycie poziomnicę, nożykiem, tapeciakiem przetniecie. Takim zwykłym tapeciakiem, ważne, żeby wkład był ostry. Przecinacie sobie po desce i macie obcięte, macie szybciej robotę wykonaną, bo nie musicie tego nigdzie przenosić, robić stołu do cięcia, a też nie uszkadzacie sobie paroizolacji, która już jest zrobiona szczelnie wszędzie. Jeżeli chodzi o BHP, to ja polecam używać masek. Tutaj akurat jest maska, którą testuję od niedawna. Jest to maska Sandstorm. Wcześniej pracowałem na 3M-ach, dalej mam tego 3M-a. Tutaj jest jeden filtr. Bardzo fajnie, wygodnie leży ta maska na twarzy i ja polecam robić w masce. Jeszcze jeżeli na przykład wkładamy wełnę w skosy, to ja używam takich gogli z Uvexa. To są po prostu to są gogle z przeźroczystą szybką, żeby jak największe pole widzenia było. A przez to, że są goglami, czyli dookoła oczu macie zasłonięte i nic Wam tam nie wpadnie, żadna wełna i nic Was potem nie swędzi. I to są takie dwie moje rzeczy, które używam. Tutaj przy rozwijaniu tego na podłodze raczej okulary są niepotrzebne. Jeżeli nie rzucacie tą wełną, to nie będzie się z tego kopciło, nie będzie nic się unosiło. Jeżeli natomiast będzie się unosiło, to od razu w momencie zakładam okulary. Natomiast w masce robię zawsze, bo tutaj jednak różnie jest i trzeba dbać o swój organizm, więc maskę używam zawsze. I teraz tak, ja akurat będę starał się rozwijać w pierwszej kolejności tutaj, w tą stronę, te pasy tej wełny. A natomiast później w drugą stronę, tak żeby one były na krzyż, na górę przyjdzie wiatroizolacja marki Dorken, też będzie o tym film zrobiony, jak ja to wykonuję, jak to się i dlaczego, to Wam opowiem w następnym filmie. To by byłoby tyle z gadania. Tutaj jest dość prosta robota, bo nie musimy tego wkładać między krokwie. Wystarczy nam po prostu rozwinąć sobie, obciąć tyle, co potrzeba i pas w pas robimy to wszystko szczelnie. Po rozwinięciu wełnę należy zostawić, żeby ona trochę spuchła do swojej tam o grubości, bo wiecie, ona jest prasowana, dlatego zajmuje mało miejsca. I tyle. Także w tym filmie nie będę dużo gadał. Pokażę Wam, jak ja to wykonuję. Zapraszam do oglądania. Zapraszam oczywiście do komentowania.
subskrypcji kanału i oczywiście oglądajcie film do końca. Trzymajcie się. Więc tak to wygląda. Jest druga warstwa rozłożona. Tutaj w tym miejscu nie daję na razie wełny, bo tutaj będzie, tutaj ta będzie turbina. Tu wszędzie mamy dane dwie warstwy oczywiście na zakładkę. Tu wam jeszcze pokażę. Tutaj niestety trochę chodziłem po tym, więc to jeszcze poukładam tą wełnę, bo kończyłem jak gdyby kończyłem rozprowadzenie tego ciepłego powietrza z kominka, więc tutaj mamy zrobione dwie warstwy wełny i jeszcze wam pokażę jak wyglądają te anemostaty. Tutaj już jest założony, bardzo ładnie wygląda, natomiast w łazience jeszcze go nie założyłem. Wygląda to w ten sposób. Czyli mamy tutaj naszą rurę, kolanko, no i tam tędy będzie przychodziło do nas ciepłe powietrze. Tutaj tylko trzeba założyć anemostat, czyli tą zatyczkę tej dziury. Oczywiście zostało jeszcze do dokończenia tutaj ten fragment. Tutaj niestety tutaj będzie
jakby podłoga zrobiona, czyli będzie, będzie zrobiony stelaż z kantówek i na tym prawdopodobnie będzie płyta USB, no bo tutaj trzeba jakoś wychodzić, chodzić tam i tu. Na razie nikt nie będzie chodził, więc to będzie zasłonięte wiatroizolacją po to, żeby ta wełna nam tutaj nie zamokła. W tym filmie byłoby to na tyle. Was zapraszam już do oglądania kolejnego filmu odnośnie tego, jak montuję tą wiatroizolację. Pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.